Witajcie w pozytywnej kuchni. Miłośnicy przepisów siostry Anastazji teraz będą mogli cieszyć się nimi przez cały rok. Wydawnictwo przygotowało kalendarz z przepisami oraz przysłowiami na rok 2012. Zapraszam Was do krótkiej recenzji i obejrzenia kalendarza razem ze mną. Kalendarz z nowymi przepisami siostry Anastazji na 2012 rok to niewielkich rozmiarów kalendarz wydrukowany na błyszczącym papierze. Podział tygodni i dni w danym miesiącu jest zilustrowany zdjęciem potrawy. Do tego mamy przysłowia sezonowe związane z danym miesiącem, ze świętami, które w nim nadchodzą. A oprócz tego w kalendarzu są też zaznaczone wszystkie ważne uroczystości obchodzone w kościele rzymskokatolickim. Do tego mamy podział faz księżyca, imieniny, a na samym dole na każdej stronie intencje apostolstwa modlitwy. W kalendarzu, zgodnie z ilością miesięcy w roku, znalazło się 12 przepisów. Są to przepisy na dania obiadowe, na przekąski oraz na desery, na przykład na słodką makówkę albo słodkie, kolorowe ciasta. Zapraszam serdecznie po nieco bardziej obszerną recenzję na pozytywnakuchnia.pl.